Wsypałyśmy już unicorn food, 10 ml wody, prawie pełen kubeczek, wlewamy tutaj, zakręcamy. Zakręcamy. Gdy mamy dobrze, widzicie? Zakręcony. Kubeczek mieszamy przez chwilę, zatykając oczywiście. O, tutaj u góry paluszkiem. Robimy shake, 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 żeby się wszystko ładnie wymieszało. Tak. Tak. Mhm. O, jeszcze cały czas jednorożec dzielany jest w trybie karmienia. Nic nie przestawiamy na razie, gdy już wszystko wymieszamy dobrze. Będzie taki ładny kolor, nie wiem czy widzicie. Różowy dzisiaj będzie fajnik. Tak, nie jest lama, mama. Tak, taki jak lama, taki sam kolor. Dobra, mam wymieszane. Hop, piękny kolor wyszedł. I poimy sobie jednorożca. Mama, pij. Ja ją pomieszałam. Tak, pomieszałaś, super. Nie, pomijaszałam. A pomakijażowałaś, tak? Tak. Makijaż ma nasza. Szepy w tabliku. Była. Ona, tak, znajoma na cieci. Właśnie. Pięknie. Ona jest tygrys, tak. Tygrys. Tak. Dobra, wszystko, by się nic nie zmarnowało. Sprawdźmy, czy to wszystko. Tak, pięknie. Wszystko. No i teraz musimy przełączyć naszą zabaweczkę w tryb bujania. To jest z tyłu, na pleckach. O, poczekajcie. Hop. Tryb bujania. Wygląda następująco. Oj, włosków nie mogę odgarnąć jedną ręką. Tryb bujania, czyli tutaj w tą stronę. Pik. O, musi tak piknąć. W prawo, moją prawą. No i teraz sobie musimy lamę pobujać. Jak jest ustawiona w tryb bujania, to nic już jej z niej nie wyleci. Sobie mieszamy, bujamy, bujamy, żeby brokacik połączył się. Właśnie. No i sobie robimy shake, 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 tu, tu, tu. Mamy to już wszystko. W każdą stronę najlepiej, tak jak napisane jest w instrukcji. Dużo ludzi ogląda, bo to nie zawsze wychodzi. Ja wiem, ja rozumiem, dlatego Wam pomagam. Dobra, mamy wymieszane. I teraz, kochanie, proszę, wciśnij pępuszek. Na pępę. Trzeba dobrze ją posadzić. Trzeba siedzi. To nie dobrze siedzi, tam. Nóżki mi coś tam. Dobra, proszę, naciśnij pępuszek teraz. Pępę. Mocno, bo trzeba. Bo teraz będzie bardzo mocno. Ślicznie. I nie wiem, czy widać. Ale tam się pojawił slajmik w nocniczku. Już puść, kochanie, pępuszek. Już to wyleci wszystko. No i jak zabierzemy sobie lamę, to wyszło coś takiego. Wspaniałe. Ani jej włoski się ubrodziły, ale to wszystko się wyczesza potem. Musimy teraz poczekać. Napisane jest 15 minut. Po 5 tak naprawdę jest już gotowy. Będzie bardzo ładny. Różowy, brokatowy. No, ja